Przelicz 51,8 decymetra na kilometry. Najpierw wyrazimy decymetry w metrach, później kilometry w metrach i przeliczymy. Na początek weźmy 51,8 decymetra. Decymetra. Zamienimy to najpierw na metry, bo przedrostek decy mówi nam, ile to jest metrów. Jeśli chcemy przejść na metry, naszą jednostką muszą być metry na decymetr. Decymetr. Dlaczego? Bo te decymetry i tamte decymetry się skrócą. Zostaną nam metry. 1 metr ile to decymetrów? Przedrostek decy oznacza 1 dziesiątą. 1 decymetr to 1 dziesiąta metra. Inaczej mówiąc, mamy 10 decymetrów w jednym metrze. Decymetr to jednostka mniejsza. 10 decymetrów to 1 metr. 1 decymetr to 1 dziesiąta metra. Jeśli pomnożymy te dwie wartości, co otrzymamy? Skracamy decymetry. 51,8 mnożymy przez 1 dziesiątą. Mnożenie przez 1 dziesiątą to to samo co dzielenie przez 10. Mamy więc 51,8 podzielić przez 10. Przesuwamy przecinek w lewo. Wychodzi nam 5,18. Mamy 5 i 18 setnych metra. Sprawdźmy czy wynik wydaje się logiczny. 51 decymetrów to 5 metrów, czy to logiczne? Owszem. Powinniśmy uzyskać mniejszą liczbę, bo przechodzimy z jednostki mniejszej na większą. Powinniśmy mieć mniej jednostek większych na taką samą odległość. Metr to jednostka długości. Mamy 5,18 metra. Przeliczmy to teraz na kilometry. Chcemy mieć metry w mianowniku, a kilometry w liczniku. Dlaczego? Bo te metry się skrócą. Ile jest metrów w kilometrze? Przedrostek kilo mówi nam, że w jednym kilometrze jest 1000 metrów. 1000 metrów zaś to 1 kilometr. Jeżeli to pomnożymy, metry się skrócą i zostaną nam kilometry. Mnożenie przez jedną tysięczną to to samo, co dzielenie przez 1000. Powinniśmy otrzymać mniejszą liczbę, bo przechodzimy z jednostki mniejszej na większą. Będziemy mieć mniejszą liczbę większych jednostek. Mamy więc 5,18 podzielić na 1000 km. Dzieląc 5,18 przez 10, przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo. Mamy 0,518. Dzieląc 5,18 przez 100, przesuwamy przecinek o 2 miejsca w lewo. Musimy dodać tu zero. Mamy 0. Mamy 0,0518. Dzieląc 5,18 przez 1000, przesuwamy przecinek o 3 miejsca w lewo. Tak też zrobimy. Zacznijmy od 5,18 z przecinkiem tutaj. Idziemy raz, 2, tu jedno 0 i 3. Tu jest przecinek. Wyszło 0,00518. To inaczej nieco ponad 5000. To jest 5000, a to nieco więcej. Nasz ostateczny wynik: 51,8 decymetra to 0,00518 km. Jak zwykle sprawdźmy, czy wynik ma sens. Ma, bo przechodzimy z małych jednostek, o tutaj, na mniejszą liczbę dużych jednostek. Zgadza się. Ta liczba maleje, bo jednostka się zwiększa. I gotowe.